No siema. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie, tak jak ja. Przyjechałem do was z Gdańska opowiedzieć wam trochę o moich rozkminach na temat długu technologicznego. Ale chciałbym zacząć trochę od fizyki. Kto wie, czym jest druga zasada termodynamiki? Widzę, nie mamy tu dużo fanów fizyki i mechaniki. Dobrze. To jest taka prosta zasada, która mówi, że w układzie termodynamicznie izolowanym istnieje funkcja stanu, która nie maleje z czasem i ta funkcja nazywa się entropia. To jest takie, no przecież to definicja mówi za siebie, o co w tym chodzi, więc może postarajmy się ułożyć trochę inną definicję, bardziej taką generyczną na tej podstawie, że nie jest możliwy proces, którego jedynym skutkiem byłoby pobranie energii i zmiana w tą samą ilość pracy. I no dobra, ale jesteśmy na konferencji PHP-owej, programistycznej. Co to ma w ogóle wspólnego z moim wystąpieniem tutaj? Co to ma wspólnego z stworzeniem oprogramowania? No to jestem w stanie postawić taką tezę, że nie jest możliwy design systemu, który pozwoli, aby praca programistów była zastąpiona jeden w jeden tą samą wartością, jakby odpowiadającą wartością biznesową. Co oznacza, że zawsze, jak coś tworzymy, jakiś soft, to zawsze potrzebujemy na przykład takiego glue code'u, takiego coś, co, nie wiem, połączymy się z jakimś API, tak? To z punktu widzenia wartości biznesowej niedużo nam tak naprawdę wnosi, nie? Biznes nie musi o tym wiedzieć, że musimy połączyć z bazą danych, nie? Że my musimy zapisać pewne rzeczy gdzieś tam na jakiejś infrastrukturze, że musimy dobrze skonfigurować klaster Kubernetesa, bo inaczej będzie wyjebka, nie? Także zawsze, szczególnie jak mamy teraz kupę nowych technologii, będzie tak, no, że będziemy mieli jakiś tam rodzaj połączeń. I teraz można też wysnuć drugą tezę, że nie jest możliwe napisanie systemu, który jak go napiszemy i wrzucimy go na produkcję i nic z nim nie robimy 10 lat, to on się za te 10 lat będzie miał tą samą wartość biznesową. Ponieważ środowisko się zmienia i o to chodzi, że możemy tą funkcję, która nie zmienia się w czasie, tą entropię, przenieść trochę na poziom programowania i designu. Po prostu jak nie będziemy utrzymywać danego systemu i nic tam robić przez 10 lat, to prawdopodobnie to nie będzie tak, że magicznie, że samo będzie nam jakieś AI tam chodziło po tym serwerze i naprawiało te wszystkie wersje. Mamy security, jakieś release'y wersji, nawet samego PHP-a, tak, Symfony. To trzeba się tym wszystkim zająć i trzeba mieć na to czas i trzeba za to zapłacić. Czyli my musimy włożyć dodatkową pracę, żeby ta entropia malała, bo ona sama nie będzie malała, bo tak mówi fizyka, a z fizyką się nie dyskutuje. Czyli możemy powiedzieć, że entropia to jest w moim postrzeganiu, jeśli mówimy o software'ze, takie rdzewienie kodu, ale też zależności, taki chaos, że coś nagle przestało działać ze względu na to, że środowisko się zmieniło, bo jesteśmy na przykład za bardzo zintegrowani z jakimś zewnętrznym prowajderem. I on nagle wyłączył swoje serwery i nagle się okazuje, że to przestaje działać, nie? No bo, ale my nic nie zrobiliśmy złego. No poza tym z designem, nie? Ale o to chodzi. I aby ta entropia jakby rosła, my nawet nie musimy nic właśnie żadnego nic robić w tym kodzie. Ona będzie rosła automatycznie w czasie, bo czas powoduje to. No dobra, to czym ogólnie w moim rozumieniu w takim razie jest ten dług technologiczny
Jak to się odnosi do tego, co właśnie powiedziałem, do tej entropii, do tej drugiej zasady termodynamiki? To jest takie definicja, która ogólnie mówi o tym, że to są wszystkie decyzje świadome bądź nie, które krótkoterminowo pomagają, bo robimy to dla pewnych korzyści, na przykład szybszego dostarczenia, ale zwiększają te długoterminowe koszty. Można też to ubrać w inne słowa, że to jest świadome podnoszenie samej entropii lub potencjału tej entropii, że wystąpienia tej entropii. Przykład. Możemy podjąć decyzję, że nie robimy backupów na bazie danych ani naszych systemów. To może być decyzja świadoma, bo wynikają z tego jawne korzyści finansowe, ale jak się coś wywali, no to będziemy mieli problem, nie? I to też w moim mniemaniu jest dług technologiczny, bo to była właśnie taka decyzja podjęta, która dała nam jakiś szybki zysk, ale w myśleniu bardziej długoterminowym powoduje, że będziemy mogli mieć problem, jeżeli coś się w tej bazie popsuje, coś tam się usunie i tak dalej. Dobra, i teraz chciałbym przejść przez taką listę rzeczy i trochę poopowiadać o tym, jakie są takie warunki sprzyjające do powstawania tego długu, czyli rosnięcia jakby tej entropii i trochę podyskutować, co można by z tym zrobić, nie? No pierwszy to jest zupełny klasyk. Samemu mi się to zdarzyło zrobić, czyli przychodzi klient, robimy mu projekt, klient jest zadowolony, fakturka opłacona, szefostwo zadowolone. Jest ten projekt sobie chodzi, po 5 latach klient wraca. My mówimy, dobrze, zrobimy ci to. Pamiętam, że to był całkiem fajny kodzik. Postaramy się to ci tam, nie wiem, rozszerzyć o jakieś nowe funkcje, które chcesz. I nawet tego nie da się zainstalować, bo to już jest 5 lat. Dockery się pokończyły dawno, te, które były tam używane. Biblioteki w Composer JSON, które mieliśmy, są już dawno nieaktualne. A jeszcze, broń Boże, mieliśmy NPM-a, to pewnie jakiś koleś to tam w ogóle zrezygnował, zmienił nazwę tej biblioteki i był jakiś leftpad albo inny. No, także przez to, że system nie był utrzymywany, chociaż był fajnie zrobiony, jest wielki problem. No bo wtedy musimy cały ten glucose, który tam jest, całą tą konfigurację przewalić na coś nowego. No ale kto wie, czy na danym wersji PHP, czy na danej wersji biblioteki to będzie dobrze działać. No, na pewno mieliśmy bardzo duży zestaw tam testów takich wysokopoziomowych, funkcjonalnych, integracyjnych, które nam to zabezpieczą, bo jak nie, to jest taki problem trochę, nie? I z projektu, który miał tam zająć, nie wiem, wyciągnęliśmy feature na 2 tygodnie albo 2 miesiące, nagle się robią jakieś chore liczby wyceny, no bo musimy to wszystko posprzątać, najpierw, żeby to w ogóle odpalić. Także tutaj fajnym rozwiązaniem jest po prostu komunikacja z klientem i uświadomienie mu, że jakby wykonanie systemu informatycznego nie kończy się na tym, że my mu oddamy ten kod. Tam jest bardzo ważny etap tak zwanego supportu, który trzeba robić no, jakoś tam cyklicznie w jakichś logicznych odstępach czasów, co kilka miesięcy chociażby, żeby wszystkie te paczki utrzymać i w dobrym stanie ten kod ewentualnie poprawiać, jeśli są takie potrzeby, ponaprawić jakieś błędy, które się pojawiają, łatać jakiekolwiek release'y na przykład bezpieczeństwa, bo to wiadomo jest istotne w naszych na przykład obrazach dockerowych czy paczkach. No, to wymaga trochę więcej jakby effortu z naszej strony, no bo prawdopodobnie będziemy musieli tam przez to przyjść przez jakiś biznes. Zależy, gdzie tam pracujecie, nie? Czy to jest
software house, czy macie własny produkt, to pewnie będzie wyglądało zupełnie inaczej, ale warto o tym wspominać i mówić o tym głośno w czasie release'u projektu, czy po nim, czy jeśli akurat współpracujemy z danym klientem, że to może być istotne. Drugą taką rzeczą, też miałem okazję pracować w projektach, mikroserwisy to się nazywa, takie mikroserwisowe projekty, ja to nazywam rozproszonym monolitem, no bo jakby żeby dostarczyć daną funkcję na przykład, trzeba przejść przez 4 albo 5 mikroserwisów, bardzo dobry design to jest, gdzie nie do końca wiadomo, gdzie jest code ownership, z jakimi zespołami należy się komunikować. Kończy się na tym, że kończy się oczywiście na infrastrukturze, gdzie oni mówią, daj mi tiketa, zrobimy ci to za 3 miesiące, bo jesteśmy zajebani pracą, nie? No i trochę jesteś blokowany. O tym dzisiaj też mówił trochę Mariusz Gil, jak z tym można sobie radzić. Taka technika właśnie jak context mapping bardzo fajnie tu działa, żeby się w ogóle dowiedzieć, jakie my mamy zależności między zespołami, jak to teraz w danej organizacji działa i próbować to trochę bardziej poplanować. Jest coś takiego, co się nazywa prawo Conway'a, które też trochę o tym mówi, że jakby struktury fizyczne w organizacji trochę odpowiadają designowi, jaki ona koniec końcu tworzy i trochę ciężko jest to przełamać. Są też pewne sposoby, żeby z tym działać. I mogę wam polecić o tym też taką książkę Team Topologies, która też mówi o takim temacie, jak w ogóle podchodzić do planowania zespołu. I myślę, że w takim środowisku mikroserwisowym to są pierwsze ćwiczenia, które powinniśmy robić, zanim jeszcze usiądziemy do jakiegokolwiek kodu. Powinniśmy najpierw sobie ustalić, jak chcemy, żeby poszczególne odpowiedzialności w organizacji działały, i jakbyśmy chcieli zaplanować na tej podstawie nasze konteksty, czy bonded konteksty, jeśli chcemy to robić w DDD. Strach przed wdrożeniami, to tutaj kolega mówił przed moją prezentacją trochę o tym też. Chodzi o to, mamy taki fajny branch, też się z tym spotkałem, 3 miesiące wystawiony. Właśnie też w firmie, która miała takie mikroserwisy. Develop rozjechany z masterem czy tam mainem. Tam tylko, nie wiem, jakieś 800 commitów różnicy, kto by się przejmował. Ciężko w ogóle to przetestować, bo tak de facto ten deweloperski czy testowy branch gdzieś tam jest testowany, ale na produkcję wjeżdża coś innego. Polecam trochę, nawet może nie wchodzić w ten trunk based development, ale chociaż zobaczyć, co oni, na czym to polega i spróbować, tak jak kolega mówił przede mną, albo chociaż próbować, może nie tak ekstremalnie, ale na pewno spróbować integrować rzeczy szybciej niż po 3 miesiącach. I na przykład wrzucać szybkie, krótko żyjące brancze, szybko je reviewować i potem cisnąć do przodu właśnie używając jakichś feature flag. To jest rozwiązanie, które pozwoli nam na to, że nawet jak coś popsujemy, a nie oszukujmy się, to się zdarzy, że się czasem robi fuck up, to jesteśmy w stanie to w miarę szybko wycofać i albo naprawić, tak? A nie musimy czekać kolejnych 3 miesięcy na release, nie? No bo tam są procedury w organizacjach. I to czasem też wymaga niestety zmiany w tej organizacji, zmiany podejścia i niestety godzin rozmów i prób. No kolejne to jest moje ulubione, to presja. Ono też sprzyja takimi decyzjom, które potem mogą się zemścić na nas. Przychodzi do nas menadżer albo ktoś odpowiedzialny za, no nie no, pracujemy wszyscy w tym super scrumie, nie? No to na pewno przyjdzie do nas product owner wtedy. I przyjdzie i nam powie, że coś jest potrzebne na ASAP. Co prawda my mamy board, ale no
musimy być podatni na tą zmianę, bo to w końcu Agile jest, więc pewnie mu to musimy dostarczyć na zaraz. No i robimy to w pewien sposób, który potem powoduje, że koledzy będą mieli nocki zarwane, nie? Jak to wyjdzie już na tego proda. Także tutaj ogólnie polecam, jest coś, tak to się nazywa, mamy coś takiego dla ludzi, takie narzędzie dostępne, ono się, to się nazywa asertywność, nie? Czasem po prostu warto mówić nie, ale trzeba brać pod uwagę, że biznes może podjąć taką decyzję świadomie, że on chce coś szybciej. Jeśli powiemy, nie zrobimy tego, bo uważamy, że to spowoduje takie i takie problemy, a biznes powie go for it i tak to robimy, bo teraz jak tego nie zrobimy, dostaniemy karę od jakiegoś tam regulatora, która nam położy firmę, no to ja bym wolał nie tracić pracy, nie? Tak ogólnie, więc no, trzeba podjąć wtedy decyzję, że robimy to w jeden sposób, który może być jakiś szybszy, ale musimy dostać gwarancję od biznesu, że będziemy mieli czas na poprawę tego, jeśli ten termin regulacji minie, nie? Także można rozmawiać z tym biznesem, nie? On nie jest taki straszny, naprawdę. No i też po prostu brak, kolejna to rzecz, to brak takiego kontekstu biznesowego. Też często pracujemy w różnych zespołach, dostajemy etykietę na twarz, do końca nie wiemy, po co on jest, ktoś nam go założył, klepiemy go, ale po co my to robimy, w jakim on jest w szerszym kontekście biznesowym, po co on był używany. Jeśli nie mamy takich informacji, to ciężko jest zaprojektować optymalną decyzję, czy podjąć optymalną decyzję na ten temat, nie? No to tu są różne narzędzia i warsztatowe, na przykład event storming, jakieś impact mappingi, jakieś narzędzia, które pozwalają wizualizować pewne większe procesy i można zaangażować swój biznes, jeśli mamy takie problemy w naszej organizacji, żeby takich narzędzi użyć, chociaż spróbować. No. I wtedy możemy w jakiś łatwiejszy sposób wyciągnąć te informacje, co jest naprawdę istotne i może jakby podjąć bardziej optymalną decyzję. Dobra. Kolejnym takim punktem jest, może być strach przed zmianami w kodzie. Czyli no mamy takie legacy, że wszyscy się boją tam to dotykać i nie wiem, jest jeden 25-letni senior, który kiedyś pamiętał Cobola, który wie, co tam zrobić, jakąś swoją magię i mam takie wąskie gardło, albo w ogóle jest porzucony ten kod. No to niestety jest pora wtedy na jakieś zmiany, tylko się boimy tych zmian, boimy się tego ruszać. Wtedy są też techniki, nie? Nikt nie każe wam od razu, jak piszemy w kodzie, wszystkiego rozumieć. Mamy debugery, trzeba to ładnie zaprzątnąć, trzeba zrozumieć, co się tam dzieje. Na tej podstawie możemy zaplanować jakiś plan refaktoringu, ale takiego, że piszemy sobie na przykład warstwę testu, która jest dość wysoko, nawet end-to-endowego czy funkcjonalnego, taka, która nam daje najwięcej pewności, że to działa tak, jak powinno. A może to nie działa tak, jak powinno, więc też wtedy może się przydają takie, oprócz refaktoringu, to jeszcze takie też rodzaj warsztatów z kimś biznesem, żeby było wiadomo, dlaczego coś tak działa na przykład aktualnie, jeśli to jest do nas dziwne. No i jeśli sobie to takim tooling'iem, powiedzmy testowym TDD zrobimy, że od warstwy tej wysokich testów zejdziemy potem trochę niżej, no to możemy już trochę lepiej się orientować w tym kodzie i trochę bardziej go i lepiej go zaprojektować. No, za duża pewność siebie, to dużo seniorów to ma, w tym ja. Zawsze przecież jest overconfidence taki, tak, że to
co to nie ja, jest jakiś tech lead techniczny w firmie, ludzie się boją z nim rozmawiać, no bo wiadomo, to w sumie jest trochę przełożony. No i tutaj, jeżeli mamy taką sytuację, to fajnie się umówić z innymi ludźmi w teamie i przygotować sobie coś takiego, że pokazać, jakie my decyzje robiliśmy spowodowane tym biasem, overconfidence biasem, i jak moglibyśmy je zrobić w inny sposób i pokazać tej osobie to i powiedzieć, no zrobiliśmy to w ten sposób, a mogliśmy to zrobić tak i tak, teraz to są nasze pomysły, jakbyśmy mogli usprawnić to, co zrobiliśmy i może da się nasze pomysły w ten sposób przekazać tak, żeby ten ktoś się nie obraził, nie, do końca na nas. I teraz jest też taka technika, która może nam w tym pomóc. Ogólnie ona mówi, że powinniśmy na jeden pomysł, jeśli mamy jakiś problem do rozwiązania, na jeden problem przygotować przynajmniej 3 rozwiązania, nawet najgłupsze, jakie się da. Żebyśmy mieli z czego wybierać i dyskutować i myśleć o tym bardziej, jeżeli mamy przynajmniej 3 takie rozwiązania, to się czasami okazuje, że nawet to najgłupsze jest najbardziej wydajne w danym kontekście albo najbardziej jakby spełniające to, co biznes chce, nie? Ale jeśli sobie zawsze zrobimy, nie wiem, zawsze polegamy na jakiejś osobie, zawsze mamy tylko jedno rozwiązanie, no to ono zostanie wybrane, tak? Bo nie ma wyboru. Ale pomyślmy też, jakbyśmy inaczej to mogli rozwiązać. O jakichś 2 innych sposobach, żeby mieć wybór i wtedy możemy już bardziej decydować i porównywać te rozwiązania do siebie i każdy pewnie ma jakieś plusy i minusy, możemy sobie to wypisać. I kolejną taką rzeczą jest za mała pewność siebie. To z kolei, nie wiem, czy słyszeliście, jest coś takiego też jak impostor syndrom, dużo osób, juniorów to posiada. A czasami mają bardzo fajne pomysły, bardzo fajnie działają, tylko po prostu nie są na tyle pewni, żeby to przekazać dalej i siedzą cicho. No i to też myślę, że metody warsztatowe mogą pomóc. I nawet to samo, co u góry. Czyli 3 jakieś pomysły, żeby mieć, żeby trochę angażować bardziej ludzi z całego zespołu w projektowanie, niż polegać na jakichś bogach architektach, nie? No bo jednak czasami ludzie mają inne spojrzenie na rzeczy i mogą inaczej coś widzieć i przez to mieć bardzo fajne pomysły też, nie? Też takim czymś, co może powodować zwiększanie tej entropii, tego długu, są takie radykalizmy, nie? Over albo under engineering. Czyli wszystko robiliśmy w DDD zawsze, nie? To zawsze musimy mieć command handlery, zawsze musimy mieć message busa, zawsze musimy mieć agregat, zawsze musimy mieć kolejkę, zawsze musimy to robić asynchronicznie, bo to czasem się zdarzy, że nie wiem, dodanie do nowego użytkownika będzie robione, nie wiem, batchowo czy coś, bo będziemy robić jakąś migrację raz na 1 000 000 lat w projekcie, nie? Także no, powinniśmy dobierać to wszystko do problemów, jakie mamy. To nie jest tak, że zawsze musimy to robić w jeden sposób. Robimy. Jeżeli podzielimy to sobie na te moduły, mikroserwisy i tak dalej, to bardzo łatwo w tych osobnych modułach robić rzeczy inaczej. One nie muszą być mega spójne ze sobą, bo to są inne konteksty, nie? Nie musimy wszystko robić w jeden sposób. Nie musimy wszędzie generować CLUDA. W jednym projekcie możemy mieć Laravela, niektórzy lubią. Ja nie. W drugim projekcie możemy mieć Symfony. W trzecim projekcie możemy mieć Go, no bo ten język się tam nada do tej konkretnej dziedziny, którą to rozwiązuje, nie? I będziemy to jakoś się komunikować między sobą, pewnie po kolejkach, albo po jakimś API, albo coś takiego. Ale no, taki radykalizm nigdy nie jest dobry.
Kolejną rzeczą, którą zauważyłem, która pomaga w takiego powstawaniu takiego ciekawego kodziku, jest chaotyczna kultura pracy. Mam tu na myśli coś takiego, że ktoś bardzo lubi krótkie nazwy zmiennych, a cały inny tym robi inaczej, albo ktoś robi to w jeden sposób i drugi, potem są niepotrzebne, w ogóle na code review wychodzą jakieś niepotrzebne rzeczy z tym związane. Potem mamy statyczną analizę, żeby jak coś ustalimy, wszyscy robimy tak samo. Jest jak pan bot na GitHubie, czy na GitLabie, czy na Bitbuckecie nam potem powie, że robimy źle i nie ma niepotrzebnych dyskusji, więc ja często co pierwsze robię w projektach, to ustawiam sobie te wszystkie statyczne rzeczy jak PHP CS Fixer, PHP Stan, Psalm i od razu wrzucam to na w jednym z pierwszych commitów, żeby to już sobie tam było i było pilnowane. Wtedy nie ma czegoś takiego, że są jakieś dyskusje na code review, że ktoś tam camel case'a użył, a ten drugi czegoś innego. Dobra. No i jest po prostu brak wiedzy, też powoduje podejmowanie złych decyzji. No ale no, jesteśmy tu na konferencji, więc pewnie to już wiemy, nabieramy nowych umiejętności i wiedzy. Więc. I chciałbym się podzielić, bo lubię się dzielić fuck-upami. To nie jest tak, że nauczyłem się tego sam, tego wszystkiego, co tu mówię, sam na sobie. Także no, miałem taki system, brak supportu, jeszcze bardziej jako freelancer wtedy działałem, klient wrócił, chciał, żebym mu dorobił prostą funkcję, obraził się potem na mnie, bo mu powiedziałem, że to 4 miesiące zajmie prawie. No, nie chciał tego zaakceptować. No i to była jakby moja wina, bo temu klientowi sam trochę z niewiedzy wtedy nie powiedziałem, jak mu dawałem ten projekt, że jednak to utrzymanie może być istotne i musi gdzieś sobie jakieś budżety na to zarezerwować. Także no trudno. To też był bardzo super pomysł mój, nie? Architektoniczny. I to było właśnie tak trochę overconfidence bias, trochę niewiedza, ale polecam wam przetrzymywać obiekty PHP-owe serializowane w bazie. To jest zarąbisty pomysł. Dopóki nie chcemy zrobić refactoringu move to other class albo zmienić namespace'u. Cudowne to jest. Także to potem się dowiedziałem, że w doktrynie tej najnowszej wersji, której wtedy używałem, już wprowadzili jakąś betę tych MBW, nie? Więc mogłem sobie tego użyć, ale spoko. To było przyjemne bardzo. No, zmigrowaliśmy to potem to na coś innego, na szczęście. Jak już musimy robić takie rzeczy, to mamy JSONy w bazie, nie? To już jest dużo lepsze. Tak. Zrobiłem taką rzecz kiedyś na serwerze, byłem przez chwilę administratorem, nie? I tutaj, no, jak to się ma do długu? No nie ma to się do długu, po prostu fuck up, nie? Ale no jakbym przekonał klienta do backupów, miałbym łatwiej, nie? Także polecam backupy, są fajne. Z tym sobie poradziłem tak, że jak to zrobiłem, to miałem jeszcze SSH ładowany w pamięci, więc miałem bardzo ciekawy wieczór i noc, nie? Także przywracałem ręcznie wszystkie te rzeczy, które tam były. Strona cały czas też chodziła, bo jeszcze Apache też chodził w pamięci. No, po restarcie nie byłoby tak dobrze, więc trochę się pociłem, żeby mi się tam sesja nie ubiła w jakiś sposób SSH-owa, więc polecam. No, ale z backupem byłoby fajnie, nie? No i czy da się w ogóle uniknąć długu? Moim zdaniem nie da się uniknąć długu. On zawsze będzie. Ponieważ zawsze produkujemy kod, nie,
taki sposób, że mamy trochę jednak tego glukodu i musimy go utrzymywać. No i nie zawsze się uda tych rzeczy, o których mówiłem, wdrożyć w naszej organizacji. Czasami po prostu się nie da. I ogólnie trzeba się zastanowić, czy trzeba zawsze walczyć z tym długiem technologicznym, bo to nie jest tak, że to jest jakaś mega zła rzecz czasami. Bo to tylko nas kopie, jeśli mamy długie żyjące projekty, nie? Ja mam taką historię też, że robiliśmy taki konkurs dla szkół, jakichś tam licealnych czy coś, i była możliwość rozszerzenia tego, że będzie za pół roku drugi etap, ale to była taka apka jeden strzał. I mogliśmy to oczywiście skupić się na designie tego jakimś lepszym, żeby używać tej samej abstrakcji czy coś, ale mieć inny rodzaj pytań, bo było wiadomo, że tam będą po prostu jakby różna logika trochę tych pytań. Stwierdziliśmy, że nie wiemy, czy to w ogóle wejdzie, ma być szybko, robimy tam taką apkę na raz, nie? Co było śmiesznie, trochę baliśmy się o wydajność, więc poszliśmy tam oczywiście GCP, cuda na wianku, Cloud Runy, autoskalowanie. No, weszło tam z 200 osób, nie? Ale no spoko. Bo się najpierw nam powiedzieli, że to będzie jakby per szkoła i tam będzie naście osób w szkole, a się okazało, że zrobili w końcu tak, że jeden komputer w szkole był, więc tam w ogóle żadnego ruchu nie było takiego. Więc i jakby dobra, spoko. I okazało się, że to co pół roku wchodzi i tak naprawdę było szybciej przekopiować ten projekt, który był, zmienić ten model raz, dwa, trzy, pięć minut, zdeployować sobie i mieliśmy, niż projektować jakieś tam wielkie rzeczy, więc zrobiliśmy świadomy dług, ale nie uszukaliśmy system, bo nie trzeba było go spłacać, nie? Czyli polecam tak robić w bankach, jak się da. Czyli podsumowując, jak walczyć z tym długiem, żeby był bardziej kontrolowalny, bo zawsze jakiś będzie. Bardziej działać biznesowo, komunikować się, uczyć się tej komunikacji, uczyć się tych technik wizualizacji i tych warsztatowych technik, to jest mega fajne. To już trochę wchodzi w jakąś biznes analitykę, ale fajnie trochę polizać takich rzeczy, sprawdzić sobie. No, sprawdzone praktyki, narzędzia, które mamy. Mamy bardzo fajne narzędzia w community PHP-owym i w PHP ogólnie. TDD, te wszystkie statyczne analizy. Bierzmy z tego, ile się da, żeby się nie, skoro możemy, nie? I żeby potem nie było niepotrzebnych jakichś dyskusji. Automatyzujmy bardzo dużo, ile się da. Dbajmy o zdrowie. Ja wiem, że to mówił do was koleż, który pije jak na ten, ale ja się dobrze czuję, spokojnie. Dbajmy o zdrowie, bo jak mamy jakieś problemy zdrowotne, czy to natury psychicznej, czy fizycznej, to na pewno te decyzje nie będą dobre podejmowane. Starajmy się też mieć trochę takiej bardziej świadomości o psychologii, jak ludzie działają, o tych wszystkich biasach. To jest mega ciekawe. Czasem można to w zespołach zauważyć u siebie, jak ludzie inaczej rzeczy postrzegają. No i jakby entropia to jest wzrost chaosu, tak? Czyli jakby samoorganizacja pomaga i dążenie do jakiegoś porządku, zaplanowanie sobie rzeczy. Ja teraz jak robię kodzik, to jak często też piszę sobie to na kartce gdzieś, nie? Po prostu jakoś sobie planuję. Często teraz używam Miro na przykład, sobie jakieś tam wykresiki robię. Każdy ma trochę pewnie inaczej, ale nie musimy od razu siadać i pisać. Możemy sobie wziąć taki chwilę na zaplanowanie rzeczy, nawet takie mikro zaplanowanie. Wtedy też czasem pewne rzeczy bardziej widać, jak to jest jakieś zwizualizowane. No i na przykład takie rzeczy, ja strasznie byłem chaotycznym człowiekiem, ja takie rzeczy jak kalendarz się nauczyłem używać bardzo dobrze ostatnio i to mi dużo pomogło też. Zacząłem się nagle ogarniać, że
jak na te wszystkie konferencje, na które kupiłem bilety, to wyszło, że od wtorku do dzisiaj jestem na konferencjach. Nie? Super. Dobra. No. Wiadomo, konferencja to jedzenie, nie? Dobrze, no to tyle. Dzięki bardzo.